wszystko się paliło. No. Ten orzeł, który tu Państwo widzą na ścianie wisi, przecież pochodzi z Ministerstwa Spraw Wojskowych, przedwojennego Ministerstwa Spraw Wojskowych na ulicy 6 Sierpnia w Warszawie. Jak gmach się palił, to ratowali zawartość gmachu, dokumenty i tak dalej, wynosili między innymi pracownicy Wydziału Oświaty, który się mieścił w pobliżu, na Koszykowej 9. I oni wynieśli między innymi tego orła. A później, jak ja pracowałem w tymże wydziale, już okupacyjnym, w czasie okupacji pracowałem w tymże wydziale, to mnie podlegał magazyn. Wszystkie magazyny w Warszawie ze sprzętem szkolnym podlegały mnie. I ja sobie tego orła wziąłem tam z tego magazynu. A od pracowników tego Wydziału Oświaty dowiedziałem się, co to za orzeł, skąd on jest. I oni mi powiedzieli, że to właśnie oni wynieśli go z płonącego gmachu Ministerstwa Spraw Wojskowych. A jak ten orzeł doczekał czasów powojennych? Bo tam wcześniej był. Bo do Berlina przecież pan go nie zabrał. No właśnie, no to, że tak powiem, antycypując od razu to powiem, no bo to jest bardzo ciekawa ciekawostka. Jak wybuchło powstanie 1 sierpnia w 1944 roku, to moja matka, a sama już była w mieszkaniu, bo brat był w Mauthausen-Gusen w tym czasie. Jak wybuchło powstanie, nie zdołałem z pracy wrócić do domu, bo już była strzelanina i ja z biura mojego na Koszykowej na plac Narutowicza już nie mogłem dojść. Jak powstanie wybuchło, to mama się przestraszyła się, że przecież jak tu by Niemcy wpadli i zobaczyli orła, to było wszystko zakazane, to nie wolno. I w czasie wojny to nie jest tak, wpadną i przecież z bronią i jak coś takiego zobaczą, to strzelają po ludziach i już. I koniec. Mama się przestraszyła i tego orła zdjęła ze ściany. Zdjęła ze ściany i gdzie go schować? No tak, żeby w razie czego, żeby nikt go nie znalazł. Poszła do łazienki i wstawiła go za wannę. Za wannę po prostu, między... No, za wannę to nikt nie zagląda tam. Dom niestety się spalił. Po powstaniu Niemcy nawet takie domy, które się nie spaliły, to chodzili z miotaczami płomieni i podpalali domy. Wszystko palili, bo tak kazał Hitler. Ma nie zostać kamienia na kamieniu, ma nie zostać z Warszawy, więc palili. Ale mama moja od ludzi wiedziała, że ten dom się spalił. Ale rok po wojnie, w 1946 roku, pojechała do Warszawy i poszła tam. Zobaczyła spalony dom rzeczywiście. To matka zapukała, otworzył dozorca, ten, którego matka znała. I on mówi, proszę pani, jak pani widzi, cały dom spalony. Ale płomień pomało się rozchodził i mówi, tak się stało, że na czwartym piętrze, jak dochodził płomień do mieszkania waszego numer 9, to zgasł płomień. I mieszkanie 9 się nie spaliło. Jedno, jedyne mieszkanie w olbrzymim domu, czteroskrzydłowy dom, taki w kwadracie zbudowany, czteropiętrowy dom. No i matka pobiegła po wypalonych schodach betonowych, poszła na czwarte piętro, zapukała. Otworzyła pani Grodzka, czyli ta pani, która nam wynajmowała sublokatorski pokój właśnie. Pobiegła do łazienki, uklękła na kolana przed wanną i wyciągnęła orła. No to jest historia tego orła. No i oczywiście go przywiozła i wisi. A ja już się przeprowadzałem też od tego czasu pewno 6 razy. I orzeł zawsze jeździł ze mną wszędzie i jest. I mam go zamiar przekazać do Muzeum Powstania Warszawskiego.